ocenisz swój występ w dzisiejszych zawodach? No, w sumie tak sobie. Nie byłem dość bojowo nastawiony, bo wiedziałem, że skaczę tak sobie, ale nie było źle, poprawiłem błędy, które się pojawiały w treningach. W serii próbnym taki najlepszy skok. Szkoda, że później w zawodach już nie było takich metrów, no ale też były cięższe warunki. Więc cieszę się z tego, co jest, chociaż chciałoby się troszeczkę wyżej być w tej klasie. Planujesz może start w zawodach FIS-Cupu w Jasnowie? Oj, nie. No FIS-Cupy to są zawody tutaj dla tych juniorów, żeby się tam obywali z takimi startami za granicą. Akurat w tym wypadku no, były miejsca. U siebie mogliśmy skakać 20 miejsc, więc dogadaliśmy się, że możemy skoczyć. To był taki start po prostu w ramach wręcz treningu. A resztę my mamy skakać w kontynentalach, a nie na FIS-Cupach. Więc jak jest okazja, to startujemy, ale głównie to są zawody dla młodych, żeby oni skakali, więc już raczej nigdzie indziej nie pojedziemy na FIS-Cup. A masz w planach jakieś zgrupowania z KADO? Ja bym był w kadrze, to bym miał, natomiast tak, no to trenujemy w klubie cały czas, sami można powiedzieć. Jedyne co chcemy zaplanować, to pojechać z którąś kadrą na tory lodowe w październiku czy w listopadzie, żeby wziąć trenera klubowego i po prostu podpiąć się pod kadrę, żeby ten tydzień być z nimi, skakać razem, trenować razem, widzieć gdzie jesteśmy, no zobaczymy, czy to się uda. No dobra, dziękuję bardzo.